Cześć, witajcie na kanale 365 Dni o piłce. Widzimy się po spotkaniu Lech Poznań Górnik Łęczna. Zwycięstwo 3-0 Lecha Poznań w Poznaniu z Łęczną. Mieliśmy konfrontację drużyn, których są na dwóch różnych biegunach. Drużyna Kolejorza, która oczywiście walczy o mistrzostwo i dopisuje bardzo ważne 3 punkty w kontekście tej walki o tytuł mistrza kraju, i Górnik Łęczna, który już praktycznie pożegnał się z jakimiś nadziejami na pozostanie w Ekstraklasie. Ja przed tym spotkaniem nie liczyłem na to, że Łęcznej uda się urwać punkty rywalom. Natomiast miałem nadzieję, że trochę będzie inna postawa gości, bo rzeczywiście przed tygodniem wyglądało to zupełnie inaczej. Niespodzianka w meczu z Radomiakiem i wygrana po bramce Bartosza Śpiączki. Dzisiaj mam wrażenie, że piłkarze gości jakby przyjechali bez wiary w to, że mogą tu cokolwiek zrobić. Dobrze i dość trafnie określił to Bartosz Śpiączka, czyli napastnik gości w przerwie, mówiąc o tym, że wydaje mu się, że jego koledzy nie mają przekonania i że są bardzo zrezygnowani. To był też mecz z takich gatunków, gdzie jest Dawid i Goliat, i rzeczywiście ten rywal dużo mocniejszy, stawiany w roli faworyta. Jeżeli strzeli szybko bramkę, no to ten przysłowiowy worek z bramkami szybko się może rozwiązać. Dlatego całkiem szkoda, że ta bramka padła dość szybko, no bo Joao Amaral strzelił gola już w 4. minucie spotkania, otworzył wynik po przede wszystkim świetnym podaniu Joela Pereiry. Takie dziubnięcie piłki i Portugalczyk to świetnie wykończył. Później była bramka Karlströma, niewątpliwie zawodnika meczu, i tu nie chodzi tylko o ten strzelony gol z tego fragmentu gry, ale generalnie o całe spotkanie. Uważam, że to totalnie zdominował środek pola. U jego boku Kwerkę również grał dobrze, ale środkowy pomocnik, reprezentant Szwecji, ewidentnie do niego należał plac, widział wszystko, miał bardzo dużo przede wszystkim miejsca i czasu, ale to jest głównie zasługa słabej postawy gości, którzy no niestety na 99% spadną z ligi i mam wrażenie, że tutaj już ciężko będzie w cokolwiek wierzyć i gdzieś tam patrzeć z nadziejami w przyszłość. Wynik meczu ustalił jeszcze w pierwszej połowie Ishak, który miał kilka sytuacji, co prawda przed tą bramką, natomiast no, też był nieskuteczny. I w drugiej połowie muszę powiedzieć, że trochę też się zawiodłem postawą Lecha, bo weszło kilku zmienników, między innymi Dawid Kownacki, Kędziora, wszedł Skóraś za Kamińskiego, wszedł Barry Douglas odkurzony, który już dość był przyspawany do ławki przez całą rundę jesienną i część rundy wiosennej, ale ci zmiennicy też nie pokazali wiele. Liczyłem na to, że gdzieś tam piłkarze, którzy dostawali mniej minut siłą rzeczy, no bo wiadomo, że Maciej Skorża musi rotować, bo znowu za 3 dni kolejne spotkanie ze Stalą, że ci zmiennicy, którym dano szansę, że się pokażą z jakiejś dobrej strony, będą chcieli starać się strzelić 4., 5. gola, a trochę to wyglądało tak, jakby każdy z piłkarzy chciał na siłę bramkę strzelić, na tle słabego rywala trafić na siłę do siatki. Tak wygląda tabela po spotkaniu. Tak jak widzicie, Lech Poznań liderem. Pytanie tylko, na jak długo, no bo zaraz najważniejsze spotkanie tej kolejki i tego tygodnia, czyli starcie w Szczecinie pomiędzy Pogonią a Rakowem. Można powiedzieć, że ten mecz w Poznaniu to jest takie preludium, takie pierwsze danie, taka przystawka przed tym obiadem i przed tym deserem. No i miejmy nadzieję, że ten deser w postaci meczu Pogoń-Raków będzie pyszny, będzie smaczny, no i będzie taki, na jakiego czekamy. Dzięki, kanał 365 Dni o piłce, Lech Poznań 3, Górnik Łęczna 0. Zachęcam Was do subskrypcji kanału, do postawienia kciuka w górze i do skomentowania tego filmu. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.